Proszę Państwa, możemy? Tak. Jest poszczególna lista obecności. Sprawdzimy kworum. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwanaście. Jest 12 osób. Gdzie 13? Mamy, czyli kworum to jest jedna osoba do wyboru statutowego składu rady. Posiadamy kworum. Możemy obradować. Ja bym pani mogła rozczytać, bo bardzo zawsze się zgadza. Proszę Państwa, w związku z tym, że mamy kworum, otwieram 44. sesję na godzinie 13 w dniu 19 listopada 2013 roku. Państwo macie porządek obrad przed sobą. Wszystkie punkty porządku obrad będziemy głosować. W związku z tym na samym początku jest przyjęcie protokołu, dwóch protokołów. Te osoby, które składały zastrzeżenia do protokołu, to rozumiem, bo to było pan Bolesław Matkiewicz, wotum separatum. Oglądał pan swoje wotum, jest pisane do protokołu? Jest. Pan Krzysztof, ja. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 42 sesji Rady Dzielnicy 13 z dnia 24 września 2013 roku. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jaki wynik? 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sekretarz Rada przyjęła. Protokół 42 sesji 24 września i podobna sytuacja z ostatniej. Nie płynęły podczas ostatniej sesji. Nie płynęły za tak jak wcześniej. W związku z tym przystępujemy do przegłosowania protokołu z porządku obrad 43 sesji Rady Dzielnicy 13 dnia 22 października. Kto z Państwa radnych za przyjęcie protokołu? 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Nie mam żadnych przyjął. To jest 43 sesji Rady Dzielnicy 13. Do mnie dzwoniły dwie osoby. Jedna to pani Anna Siwery, że tam nie będzie wyrobione. Nie dotrze. I pani Iwona Paczyńska, że przyszła jest pani Iwona. Pan Rona wyzwany. Bardzo przepraszam. Pan Nowak, pan Nowak, lewica nam odpadła. Lewica nam odpadła, nie przewodniczący. Nie będę. Pani Anna. Ja nie w sensie racji partii. Proszę Państwa, przystępujemy do realizacji porządku obrad. Pierwszy to jest projekt uchwały Komisji Ministerstwa. Sprawa dotyczy, z tego co pamiętam, biblioteki przy ulicy Węgierskiej. Tej biblioteki ten film nie ma, ale będziemy rozmawiać. W związku z tym to jest przesunięcie środków na głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych za poradę do porządku obrad numer 1? 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał? 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Dodatkowa rada do porządku obrad numer 1. Projekt uchwały według druku numer 2. To jest uchwała zarządu dla wniosku do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie na teren zalew Barwy Stawu Paszowskiego i Parku Rzecznego Paszów uregulowań prawnych. Chodzi o regulaminy. Między innymi był to i wniosek Policji i Straży Miejskiej, jak również po naszych rozmowach i moich z panią dyrektor wydaje się, że najłatwiejszym i najprostszym rozwiązaniem chcieliśmy wprowadzić strefę ciszy. Okazuje się, że wprowadzenie regulaminów tych terenów spowoduje uporządkowanie i daje organom możliwość działania, czyli na przykład parkowanie, używanie łodzi motorowych, skuterów wodnych, jakieś inne rzeczy, czy palenie ognia, zresztą generalnie na terenie miasta nie ma palenia ognia, ale to są te wszystkie związane z porządkowymi rzeczami. Dotarłem nawet już do osoby, która to przygotowuje, bo ani nie przygotowuje Wydział Gospodarki Komunalnej, znaczy Wydział Gospodarki Komunalnej, ani Wydział Kształtowania Środowiska tylko ZIPI. I notabene pan Nowak z Wydziału Ognia. Głos za, głos przeciw w tej sprawie.
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęciem uchwały nr 2? 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Stwierdzam, że to będzie bardzo porządku obrady nr 2. Uchwały do druku nr 3. Uchwały zarządu w sprawie wniosku prezydenta miasta Krakowa. Wniosek o wprowadzenie do budżetu miasta Krakowa zadań w zakresie remontowych, pracowych, oświatowych. Otóż ukazał się pierwszy projekt budżetu. Nie ma tych zadań. Mówiliśmy, że będziemy jeszcze wprowadzać. Jest to konsekwencją naszych poprzednich postanowień na komisji i na poprzednich. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 3? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadziła do porządku obrad druku nr 3. Do druku nr 4 to jest projekt Komisji Mieszkań Gospodarczych. Dotyczy podobnego zawarcia umowy najmu w pomieszczeniach tymczasowych. Następny okres. Jest pozytywna opinia Komisji Mieszkań. Głos za, głos w tej sprawie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały druku nr 4? Wprowadzenie do porządku obrad, przepraszam, druku nr 4. 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wprowadziła do porządku obrad druku nr 4. Projekt uchwały na druku nr 5 Prawej Komisji Edukacji w sprawie Wyznacza Miasta Krakowa o podjęcie stosownych działań mających na celu przyspieszenie przydziału lokalu mieszkaniowego zajmowanego obecnie lokalu służbowego w przeszkole samorządowej nr 57. Przypomnę, to jest na ulicy Wyznaczenia. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie do porządku obrad druku nr 5? 14. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Zadania wprowadziła do porządku obrad druku nr 5. Uchwały do druku nr 6. Projekt Komisji Infrastruktury w sprawie opracowania wariantowej koncepcji remontu szkodów w ustawie przy zejściu grób Bartowskich w Remnicy na Wiśniańskiej. Jest to przysłane przez IKI w celu zaopiniowania dwóch wersji. Komisja wybrała tą jedną wersję. Głos za, głos przeciw. Te koncepcje, bo zarówno i koncepcja na Wiśniańskiej i przy ulicy Wiśniańskiej w samym dzień na stoliku, także zawsze musi dać informację. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 6? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadziła do porządku obrad druku nr 6. Projekt uchwały do druku nr 7. Projekt Komisji Infrastruktury w sprawie ochrony koncepcji pochylu dla osób niepełnosprawnych w ulicy Wielickiej, czyli z ulicy do Prawdzianej Rady Wysokości Cmentarza Podkórskiego. I też jest zaopiniowana koncepcja przygotowania. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 7? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Basiu. 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadziła do porządku obrad druku nr 7. Projekt uchwały według druku nr 8 w sprawie DTP Komisji Infrastruktury w sprawie dzierżawy działek. To jest to wyjaśnienie wadów. Zwrócił się do ZIS do nas, Klub Omega. To również będziemy dyskutować. Jest to projekt Komisji Infrastruktury. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 8? 14 osób. 14 osób. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku obrad druku nr 8 i druk nr 9 projekt uchwały zarządu w sprawie ograniczenia handlu detalicznego. Jest to projekt, który zaproponował, przedłożył zarząd na wniosek Wydziału Spraw Administracyjnych, który musi się do każdej dzielnicy z tego zaopiniowania handlu jako element konsultacji społecznych. Jest to konsekwencja uchwały dla miasta Krakowa, a będziemy mieć tam głos za, głos przeciw tej sprawie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 9? 14.
Kulice, w związku z tym 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Stwierdzam zadań. Proszę do porządku obrad nr 9. Czy grupa radnych, komisja ma dodatkowy, nie widzę. W związku z tym przystępujemy do procedowania.